W profilaktyce grypy najważniejszą i zdecydowaną rolę odgrywają szczepienia. To one są tym najbezpieczniejszym i rzeczywiście efektywnym narzędziem w zapobieganiu grypie. Oczywiście przygotowując się do sezonu zachorowań na grypę, jak i innych częstych infekcji, no musimy zadbać o dobrą kondycję naszego organizmu, ale tak naprawdę skutecznie przed grypą chronią nas tylko i wyłącznie szczepienia. Oczywiście możemy szczepić się zarówno we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu, a nawet później, wtedy, kiedy już mamy do czynienia z sezonem zachorowań na grypę. Nawet kiedy już wiemy, że liczba zachorowań na grypę, potwierdzonych zachorowań jest większa, to nadal nie jest za późno na wykonanie szczepienia przeciwko grypie. Do grup ryzyka ciężkiego, powikłanego przebiegu grypy, których to szczepienie przeciwko grypie jest szczególnie zalecane, należą przede wszystkim dzieci do 2., 5. roku życia. Do grup ryzyka zaliczamy także, o czym często się niestety zapomina, kobiety w ciąży. No i wreszcie nasi seniorzy, osoby po 65. roku życia, u których przebieg grypy jest szczególnie niebezpieczny, często prowadzi do hospitalizacji, a nawet jest przyczyną zgonu. Zaszczepienie przeciwko grypie daje nam ochronę przed zachorowaniem. Sprawia, że szansa na to, iż zachorujemy na grypę i wystąpią u nas powikłania pogrypowe, radykalnie maleje. I to jest główny benefit, główna korzyść z wykonywania szczepień przeciwko grypie.